Berlinie będzie miało miejsce spotkanie czwórki normandzkiej, czyli Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy w sprawie konfliktu w Donbasie. Po spotkaniu prezydent Francji François Hollande, prezydent Rosji Władimir Putin oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel spotkają się na rozmowy robocze w sprawie sytuacji w Syrii. We wtorek rosyjskie i syryjskie lotnictwo wstrzymało naloty na Aleppo w ramach przygotowań do przerwy humanitarnej, która ma umożliwić cywilom i rebeliantom opuszczenie miasta. Jednak syryjscy rebelianci odrzucili jakiekolwiek wycofanie bojowników z Aleppo i zapowiedzieli kontynuowanie walk. Pikieta przed Sejmem, ogólnopolska manifestacja i wejście w spór zbiorowy, którego konsekwencją może być referendum strajkowe i strajk. Takie działanie zapowiada Związek Nauczycielstwa Polskiego, jeśli rząd nie wycofa się z zapowiadanej reformy. Związek planuje pikietę przed Sejmem w dniu pierwszego czytania projektu, którego data jeszcze nie jest znana. Jeśli nie przyniesie ona skutków, zorganizuje manifestację pracowników oświaty. Miałaby się ona odbyć 19 listopada w Warszawie. Ostatnim krokiem, jaki podjąć chce ZNP, będzie strajk. Związek najmocniej krytykuje projekt likwidacji gimnazjów. Brytyjska premier Theresa May chce ponad trzykrotnie zmniejszyć poziom migracji na wyspy. Złożona przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku przez Davida Camerona obietnica obniżenia migracji była wielokrotnie krytykowana jako trudna do zrealizowania. Po Brexicie jest ona bardziej realistyczna, ale ewentualne wprowadzenie wiz dla obywateli Unii utrudniałoby dalsze negocjacje dotyczące wspólnego rynku. Zdaniem ekonomistów miałoby to także negatywne konsekwencje dla gospodarki, pozbawiając ją dostępu do pracowników z kontynentu. W ubiegłym roku do Wielkiej Brytanii imigrowało 630 tysięcy osób. Na wyspach mieszka około 920 tysięcy Polaków. Legia Warszawa przegrała z Realem Madryt w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mimo wyniku 5-1 mistrz Polski chwalony jest za postawę. Po dotkliwej porażce w fatalnym stylu z Borussią Dortmund wielu kibiców i komentatorów obawiało się spotkania z Realem. W Madrycie Legia zaprezentowała się jednak w lepszym stylu niż w dwóch poprzednich meczach Ligi Mistrzów. Wiele do życzenia pozostawia natomiast zachowanie kibiców. Jeszcze kilka godzin przed meczem policja zatrzymała trzech polskich kiboli, którzy awanturowali się w barze. Już pod stadionem doszło do starć z madrycką policją, w wyniku których rannych zostało 7 osób. Policja zatrzymała najbardziej krewkich kiboli Legii.